A więc 30 dni minęło jak jeden dzień, jak mówi klasyk, co oznacza, że jesteśmy w jednej trzeci naszego wyzwania, czyli o zera do 1000 dolarów w 90 dni. No i dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie, takie trochę większe odnośnie tego co było, co będzie, co jest. Opowiem o tym, jakie mam teraz podejście do działania, o tym jakie akcje planuję wykonywać, w jaki sposób. No i generalnie jaka jest strategia na to, żeby te 1000 dolarów za te 60 dni. Na tym kącie było. Ale jeżeli nie widziałeś jeszcze poprzednich odcinków z tej serii, to zapraszam Cię do linku w opisie. Tam będziesz miał odnośniki do dwóch filmów, które już powstały czyli do wprowadzenia oraz pierwszej aktualizacji, która miała miejsce jakieś dwa, dwa i pół tygodnia temu. No a dzisiaj robimy sobie takie większe podsumowanie, ale tak zanim przejdziemy jeszcze do konkretów, czyli do tego właśnie co jest w tej chwili i co nam planuje dalej robić, to chciałem zrobić taki mały krok wstecz i w ogóle powiedzieć o tym jeszcze raz po co w ogóle ta seria powstała, bo bardzo cieszy mnie to, kiedy czasami widzę jakieś komentarze w stylu właśnie, że to wam pomaga, że gdzieś tam takie działania po prostu sprawiają, że jesteście lepsi na tym rynku, więc chodziło mi właśnie o to, aby stworzyć taką serię głównie dla osób, które są mniej doświadczone, które mają mniejszy kapitał po to, aby dzięki właśnie takim prostym zadaniom Jakie możemy wykonywać na rynku na różne sposoby, być w stanie jakiś tam pierwszy kapitał pozyskać. No i jestem przekonany o tym, że jeżeli nawet mi uda się te 1000 dolarów wykręcić, to nie będzie to jednoznaczne z tym, że każda osoba, która tutaj działa, też to osiągnie. Po prostu to jest tyle różnych czynników, które na to wpływają, że no jest to ciężkie do wykonania, ale no chodzi mi bardziej też o to, żeby każdy z Was, kto tutaj działa, coś z tego dla siebie wyciągnął. Czy to będą właśnie jakieś Pierwsze środki pozyskane na rynku kryptowalut. Czy to będzie po prostu doświadczenie, które tutaj zdobywacie poprzez działania właśnie na rynku? Czy to będzie odnalezienie jakiejś swojej, właśnie takiej niszy, w której chcecie działać, niczego wcześniej nie robiliście, poszerzenie swoich horyzontów? Chodzi mi generalnie o to, aby każda osoba, która działa w tym wyzwaniu, jakoś aktywnie, po prostu coś z tego wartościowego wyciągnęła. I cieszy mnie też to, że po tych 30 dniach wciąż ta frekwencja jest dosyć wysoka. Wiadomo, w początku było tych osób najwięcej, potem część z nich zrezygnowała, ale wciąż ta liczba osób aktywnie działających jest większa niż się spodziewałem, więc to jest fajna rzecz. Więc mam nadzieję, że zasadzie Wam się podoba, że coś z tego po prostu. Do siebie wyciągacie. No i mam nadzieję, że po pierwsze na koniec tego wyzwania te 1000 dolarów osiągniemy. Mam nadzieję, że wszyscy wspólnie, razem tutaj to osiągniemy, ale mam też nadzieję, że znajdziecie tutaj jakieś inne wartości, które pomogą Wam na rynku, które pomogą Wam stać się lepszymi na tym rynku, bardziej takimi doświadczonymi. Więc trzymam kciuki za każdego z Was, kto działa tutaj w tej serii, o to, abyście. Te tysiąc dolarów pozyskali nawet szybciej niż ja w jakiś sposób. No i po prostu działajcie aktywnie, gdzieś tam nie poddawajcie się. Nie obiecuję wam tego, że te tysiąc dolarów osiągniemy na koniec tego wyzwania. Jakby zrobię wszystko, żeby tak było, ale też no, cudotwórcą nie jestem. I tutaj sporo zależy od kondycji rynku, od tego, co się będzie działo właśnie na rynku. Ale myślę, że każdy, kto tutaj po prostu działa aktywnie, coś z tego dla siebie wyciągnie. Także reasumując, mam nadzieję, że ta seria wam się podoba i że coś po prostu z tego dla siebie wyciągacie i będziecie dalej. Wyciągali. A teraz już bez przedłużania przechodzimy do tego, co było, co jest i co będzie, czyli takie generalne podsumowanie całego wyzwania tych 31 dni. Ok, zacznijmy sobie na starcie od naszego Excela, gdzie wszystkie zadania, które wykonuję, są zapisywane, bo tutaj możemy zauważyć, w jaki sposób zmieniało się saldo naszego portfela, no i tutaj przez te pierwsze 9 dni nie było nic, nie było żadnych środków. Dopiero później, od tego dnia 10, te środki zaczęły się pojawiać, no i to było wtedy to zadanie z tradingiem na jednej z gieł, która dawała tam bonusy na trading. No i tutaj udało się wykręcić z tego około te 24 dolary. No i później było coraz lepiej, bo gdzieś tam ten kapitał się pomnażał. Tutaj tego dnia 20. Drugiego, robiliśmy akcje na Coinbase, które dały nam też sporo zarobić, bo tutaj w sumie w ciągu tych kilku dni saldo zwiększyło się przynajmniej u mnie do 48 dolarów. I też nie wykorzystałem wszystkich akcji, które tam były, ponieważ dwie z nich po prostu mi nie przechodziły na moim koncie na Coinbase. Nie wiem w sumie dlaczego, ale po prostu nie, nie mogłem ich w ogóle rozpocząć. Tam miałem jakiś komunikat, że już kiedyś, tego, już kiedyś to próbowałem i że ten portfel jest przypisany do innego konta. Tego konta nie znam, więc jakby no nie wiem o co chodzi, ale generalnie tam chyba mi. Minęło około 15 dolarów jeszcze dodatkowych, bo było do zdobycia w sumie około chyba 48 dolarów, coś takiego. No i druga akcja, jaka tam była, to była akcja z tokenem ACS, która też dała sporo zarobić, znaczy w sensie sporo jak na ten portfel, bo tam było około 18 dolarów do zgarnięcia, nawet trochę więcej, chyba około 20. No więc to były takie fajne akcje, które gdzieś tam ten kapitał pierwszy dały. No i tutaj ten szczyt, póki co, jeżeli chodzi o portfel, to było właśnie te 48 dolarów. No i tak jak teraz widzicie, te kolejne dni to jest, no po prostu spadek tego portfela, tutaj było 47, 46, 35, 34 i teraz są 24, więc wracamy do tego samego stanu, który mieliśmy gdzieś tam właśnie w okolicach tego dnia 19. No i dlaczego tak się stało? Dla tych, którzy śledzą, no to oni oczywiście wiedzą, dlaczego tak się stało, a dla tych, którzy nie, no to powiem tylko, że zacząłem tymi środkami działać od airdropy na sieciach głównych. Ponieważ wcześniej wykonywaliśmy tylko i wyłącznie działania na testnetach, więc one były w pełni darmowe, no ale też prawdopodobieństwo otrzymania tam airdropa jest dużo mniejsze niż w przypadku tych sieci mainnetowych. Więc zacząłem tutaj głównie działać na... Layer Zero, ZK Sync, no i ostatnio jeszcze Linea doszła. Więc są tak naprawdę trzy takie sieci główne, w których działam w tej chwili właśnie pod airdropy, e no i tutaj po prostu przepaliłem sporo gazu. Gdzieś tam różnego rodzaju transakcje, bridge'e i tym podobne rzeczy. No więc po prostu traktuję te środki jako inwestycje. No i aktualnie mam środki podzielone tak, że mam 12 dolarów na Arbitrum, Vityrium. Mam około 4 dolary na ZK Sync, tutaj 3 dolary na BNB. No zostały mi jakieś 2 dolary na NEI, trochę tam na Arbitrum Nova, Poligon ZKAVM i Polygon. Teraz, jakby robiłem to, no po pierwsze, po to, że chcę gdzieś tam wystawić się na te potencjalne airdropy właśnie od tych projektów, czyli powiedzmy, właśnie Layer Zero, ZK Sync, czyli Nea. No bo w tej chwili są to jedne z takich największych potencjalnie airdropów, jakie są możliwe, aczkolwiek zdaję też sobie sprawę z tego, że na takie 80% te projekty airdropa nie zrobią w ciągu tego trwania wyzwania, więc no podejrzewam, że w ciągu tych 60 dni te airdropy się jeszcze nie pojawią, aczkolwiek tutaj być może Layer Zero zrobi jakąś niespodziankę, no bo gdzieś tam są przesłanki ku temu ciągle, że ten token może być, więc staram się tam wykonywać jakieś działania, to za chwilę też pokażę co to konkretnie, ale... Generalnie nie spodziewam się tego. Zrobiłem to po prostu, żeby to było, ale nie oczekuję tego w 100%. Dlatego też gdzieś tam mam inne plany i strategie, które będę realizował i o których za chwilę powiem. No i bardziej tutaj skupiałbym się ku temu, żeby wykonywać działania na tych sieciach, ale nie po to, aby otrzymać airdrop od tych głównych jakby no projektów, czyli ZK czy tam Layer Zero, ale bardziej wystawić się na potencjalne airdropy od projektów, które tam się budują. I tutaj takim dobrym przykładem może być na przykład kilka tam tygodni temu był taki pierwszy airdrop na sieci ZK Sync Era, gdzie tam otrzymałem pokaźną sumę tokenów, bo to było około tam 500 dolarów na kilku portfelach, w sumie 500 dolarów. To był taki jakiś mały projekt, który aktualnie jest tam warty praktycznie no zero, ale wtedy on po prostu dał airdropa osobom, które były aktywnie działającymi użytkownikami właśnie na sieci ZK Sync. No i teraz właśnie celuję coś podobnego, czyli powiedzmy, że jakiś kolejny projekt zrobi tego rodzaju airdrop. Że będziesz tam promować swój projekt właśnie na przykład na ZK Sync, Linea czy Layer Zero. I po prostu w ten sposób jakieś środki uda mi się pozyskać, więc bardziej celuję właśnie w ten aspekt niż w to, że te główne projekty airdropa zrobią. Więc generalnie w tej chwili skupiam się na tym, żeby właśnie wykonywać te regularne zadania na tych sieciach głównych i zaraz też pokażę, co tam konkretnie robię. I jest jeszcze jedna sprawa, ponieważ w tej chwili czekam jeszcze na 10. Albo 15 dolarów z jednej akcji, właśnie z Coinbase na Optimism, ponieważ ci, co robili, to wiedzą, że tam jedna akcja polegała na tym, że trzeba było zablokować tam jakąś ilość środków i Przytrzymać 7 dni, aby właśnie otrzymać ten jeden bonus. Więc w momencie, kiedy otrzymam te środki, to je będę chciał spożytkować na coś innego i po prostu planuję wrzucić je na giełdę Bybit i tam jakoś próbować po prostu pomnażać je, chociaż trochę na tradingu. Czyli tutaj ten element tradingu jest, no i on musi być, ponieważ to jest taka rzecz, którą jestem w stanie robić, no powiedzmy na co dzień, która może faktycznie przynieść jakieś realne zyski. Generalnie traderem nie jestem. Aktualnie zaczęłaś też seria na kanale od. Degena do Tradera, do której zapraszam. Jeszcze jej nie będzie w momencie publikowania tego filmu, więc macie taki mały spoiler. Ale generalnie mam dostęp do informacji na przykład na arenie tradingu, gdzie nasi traderzy po prostu dzielą się informacjami, dają jakieś swoje sygnały, więc no, na tym będę starał się bazować. Na tym też bazowałem podczas pozyskiwania tych pierwszych środków, które tutaj udało mi się właśnie zarobić. To było wszystko z informacji, właśnie z areny od naszych traderów. Aktualnie trwa jeszcze nabór do areny tradingu do 10 sierpnia, więc jeśli tym tematem jesteś zainteresowany, to w opisie masz link, tam masz formularz do wypełnienia krótki i jeżeli wszystko będzie ok, to tam będzie możliwość, żeby tutaj areny też dołączyć. Ale wracając do tematu, no to chodzi o to, że po prostu nie chcę skupiać się tylko na jednej rzeczy, czyli powiedzmy tylko na airdropach, no bo airdropy są dają fajnie zarobić, ale no nigdy nie wiadomo, kiedy one będą, tak? Być może wszystkie naraz się pojawią zaraz po zakończeniu tego wyzwania, no i jakby chodzi po prostu o to, żeby mieć kilka strategii, więc pierwsza z nich to są właśnie airdropy i tutaj mam podział na te testnety oraz na mainnet, no i mam też teraz właśnie ten trading, który gdzieś tam będę realizował na najbliższym czasie. No i jeżeli chodzi o trading, to on będzie mi potrzebny głównie po to, żeby te środki być w stanie pomnożyć, jakoś tam powiedzmy w krótkim okresie czasu. No i takim moim celem na teraz, jaki chcę osiągnąć, jeżeli chodzi właśnie o kapitał, no to jest pozyskanie tych pierwszych 100 dolarów. W momencie, kiedy będą już 100 dolarów, to otwierają się też inne możliwości. I tutaj taką jedną możliwością, jaką też gdzieś dostrzegam i którą planuję też zaimplementować na późniejszym etapie, są różnego rodzaju low capy, shitcoiny i memcoiny. No bo tutaj takim przykładem z ostatnich kilku dni jest projekt Hams, który gdzieś tam wrzucałem na właśnie sekcję z low capami na arenie tradingu. Gdzieś w okolicach no kiedy to było tutaj? Tak? No, i kilka dni później był ogromny hype, i tutaj po prostu cena wywindowała. Tego postu było około razy 200, więc to też pokazuje, no, że nawet inwestując głupie 10 dolarów w taki projekt, jesteśmy w stanie naprawdę gdzieś tam ten kapitał powiększyć. Oczywiście też zdaję sobie sprawę z tego, że to jest czysty hazard w większości przypadków, no ale jakoś te środki trzeba pozyskać, więc no tutaj takim właśnie trzecim filarem powiedzmy, jaki będę chciał zaimplementować do wyzwania będą właśnie te low-capy, ale do tego potrzebuję trochę więcej kapitału, no bo Operując aktualnie, powiedzmy tymi dwudziestoma kilkoma dolarami, ciężko jest wykonywać tutaj jakieś ruchy, i to szczególnie w większej ilości, kiedy powiedzmy, jedna transakcja na Ethereum kosztuje w granicach w tej chwili 6, 7, 10 dolarów, więc no, po prostu jest to nieopłacalne, bo wykonam dwa ruchy i będzie po moich środkach. Więc dopiero w momencie, kiedy te pierwsze 100 dolarów pozyskam, a to chcę zrobić właśnie poprzez trading, no to zacznę gdzieś tam rozgrywać te memcoiny, shitcoiny i inne dziwne twory, które mimo wszystko potrafią dać zarobić. Okej, okay, więc jeżeli chodzi o takie teraz działania, które wykonuję, no, staram się codziennie, przynajmniej będę się starał się teraz codziennie przez kolejne dni wykonywać, no to jest ich kilka. Przede wszystkim jest to Linea, którą gdzieś tam wprowadziłem kilka dni temu. No i tutaj jeżeli chodzi o jakieś wykonywanie zadań, no to mm, głównie korzystam z Sync Swapa na przykład, gdzie tutaj można sobie wykonać transakcje tak samo jak na przykład na Sync, czyli powiedzmy możemy sobie tutaj zrobić Swapa. Ja to robię najczęściej z ETH na WETH, bo wychodzi najtaniej. No i po prostu sobie tam nie nie wiem, raz czy dwa razy dziennie taką właśnie transakcję wykonuje. Więc Singswap to jest właśnie jedna platforma, której można sobie tutaj podziałać pod linę. Jest też... Linea jest generalnie bardzo tania. Tam transakcje są naprawdę groszowe, więc wykonywanie tych transakcji, w dużej ilości, nie jest kosztowne, więc w moim przypadku jest to idealne. Aczkolwiek tak jak mówiłem, nie podejrzewam, żeby Linea robiła swój l -drop gdzieś tam w najbliższym czasie, a przynajmniej w ciągu tych dwóch kolejnych miesięcy, które jeszcze tutaj mamy. No i generalnie takie same transakcje wykonuję sobie na ZK Sync era, czyli znowu ETH do WETH. Jedna, dwie transakcje dziennie i to Myślę, że póki co wystarczy. Tak, jeżeli chodzi jeszcze o samą linę, to jest także drugi protokół, na którym działam, jest to HorizontX i tutaj tak samo sobie wykonuję jakieś właśnie transakcje pojedyncze z ETH na WETH czy na jakieś stablecoiny. Tak samo jedna, dwie transakcje w ciągu dnia i to jest tyle. Jeżeli chodzi o Layer Zero, to przede wszystkim wykonuję transakcje na Stargate cie. i tutaj po prostu bridżuję sobie środki głównie z Arbitrum na Optimizm. Tutaj po prostu zawieszam i przerzucam sobie wszystko to, co mam, więc tylko sobie zmieniam tutaj jakąś kwotę. No i robię transfer. Też jeszcze poza tym, jeżeli chodzi właśnie o Layer Zero, to znalazłem tutaj ostatnio ten protokół L2 Maraton No i to polega po prostu na tym, że tutaj w pierwszym mintujemy sobie swojego właśnie takiego ranera i następnie wysyłamy go po różnych sieciach, żeby wykonywał dla nas po prostu transakcję, nabijał. Tak to działa w wielkim skrócie. I tutaj możemy sobie wybrać na przykład ranera z Polygon ZK EVM, następnie wysłać go po prostu po sieci, żeby te właśnie transakcje nam wykonywał. To tutaj trochę też kosztuje, więc no trochę tutaj też gazu tego przepaliłem, ale no po prostu chciałem mieć tych Transakcji, ale jest po prostu więcej, więc gdzieś tam to poświęciłem. Jest jeszcze jeden projekt, na którym dosyć dużo działam, tak naprawdę od samego początku tego wyzwania. Jest to projekt Taiko. No i generalnie Taiko ma w tej chwili po pierwsze tam swój testnet, można wykonywać bridge, swapy i tym podobne rzeczy, ale po drugie Taiko zrobił też taką kampanię na Garx'e, coś jak Linea. I co jest ciekawe, jednym tutaj z zadań, jaki jest do wykonania, i to za sporo ilość punktów, bo tak samo właśnie za 2,5 tysiąca. Jest zadanie związane z posiadaniem paszportu. No i to jest też coś, co uważam, że gdzieś tam będzie coraz bardziej powszechne w krypto, trochę już jakby abstrahując od samego wyzwania, ale wydaje mi się, że właśnie warto jest też zadbać sobie o to, żeby posiadać albo właśnie ten paszport Gitcoina, który no wymaga tego, żeby ten portfel nasz no po prostu był często używany, był też no trochę już, miał trochę tych powiedzmy dni, jeżeli chodzi o żywotność. No i generalnie tam jest sporo tych kryteriów, które mają tam sprawić, że nasz portfel będzie. Bardziej unikalny. Drugą rzeczą jest paszport od Galxe. No i to jest właśnie coś, co aktualnie rozważam, aby zrobić na tym portfelu, tylko że no jakby mam już ten paszport gdzie indziej, więc tego tutaj nie zrobię na siebie, więc muszę znaleźć kogoś, na kogo to zrobię. No ale generalnie myślę, że ten paszport, ciężko powiedzieć, czy przy tym Tajko da coś konkretnego, czy będzie to jakieś kryterium, które sprawi, że ten airdrop będzie lub nie będzie. Ciężko powiedzieć. Ale wydaje mi się, że ten paszport warto mieć, no szczególnie właśnie, że działa się gdzieś tam pod airdropy, no bo te projekty będą coraz bardziej weryfikowały osoby, które gdzieś tam działają. Pod no ja tego nie zrobiłem, więc wydaje mi się, że teraz przy tym taiko to zrobię, więc jeśli tak będzie, no to was oczywiście poinformuję. No i słuchajcie, nie ma tutaj co już tak naprawdę przedłużać. Powiedziałem, jaka jest aktualnie moja strategia, więc reasumując, jest to po pierwsze działanie dalej na airdropach i na testnetach i na mainnetach. Jeżeli chodzi o mainety, no to głównie te trzy, o których powiedziałem i tutaj będę bardziej celował w to, że jakieś projekty, które będą się tam budowały, zrobią swojego airdropa, a może ewentualnie któryś z tych większych zrobi Szybciej i w jakiś sposób się tam załapie, nawet takim małym kapitałem. Po drugie, to będzie właśnie ta część tradingowa, czyli część kapitału, którą gdzieś tam otrzymam jeszcze z tego Coinbase, chcę przeznaczyć właśnie na trading na Bajbicie, po to po prostu, żeby ten kapitał jakoś tam takimi małymi kroczkami być w stanie budować. I tutaj będę się opierał głównie na sygnałach właśnie z araniem Tradingu od naszych traderów. No i po trzecie, tym moim takim celem na teraz jest osiągnięcie tego pułapu 100 dolarów i kiedy ten pułap będzie już osiągnięty, no to wtedy chciałbym też zacząć gdzieś tam bawić się tymi lookupami, memcoinami i wszystkimi tymi takimi tworami, które mają małą kapitalizację, żeby gdzieś tam potencjalnie jakąś perełkę ustrzelić i w ten sposób ten portfolio no po prostu wypompować. Tak to wszystko teraz wygląda, nie będę tutaj przedłużał, trzeba po prostu działać, a nie opowiadać. Wiecie jak to wygląda, będę wszystkim update'ował i na Telegramie i na Discordzie, więc warto tam być. No i oczywiście Excel, na którym macie wszystko to. Co robię krok po kroku, tak naprawdę w czasie rzeczywistym. Tutaj jedna mała uwaga jeszcze do tej sekcji tradingowej tak na sam koniec. Zdaję sobie sprawę z tego, że część z was, powiedzmy gdzieś tam wieczorami po pracy, siada sobie do komputera i sprawdza te działania, które wykonywałem, i gdzieś tam potem to po prostu powtarza. I jeżeli chodzi o airdropy, no to nie ma z tym problemu, oczywiście, no bo te zadania można wykonać później. Z kolei, jeżeli chodzi już o trading, który będę gdzieś tam wykonywał, no to tam jest to dużo bardziej dynamiczne. No i zdaję sobie sprawę z tego, że będzie wam ciężko śledzić te zagrania, na bieżąco. Ale wychodzę z założenia, że, no jakby, wy nie musicie robić tego samego, co ja, jeżeli chodzi o trading, no bo ja robię to. Po to przede wszystkim, żeby jakąś małą część kapitału pozyskać na inne działania, tak? Wy z kolei możecie sobie po prostu ten kapitał no, wziąć, jakby zorganizować w inny sposób, wpłacić sobie te środki i nie ma z tym raczej problemu. Więc traktujcie ten trading bardziej taką formę dodatkową. Gdzieś tam bardziej skupiajcie się pewnie na tych działaniach związanych z estropami i różnymi akcjami. No bo one, nawet jeżeli nie teraz, nie w ciągu tych kolejnych 60 dni, to i tak później mogą zaprocentować. Może być tak, że powiedzmy, nie wiem, za pół roku jakieś akcje, które robiliśmy już teraz, dadzą na jakiegoś nam, właśnie airdropa e lub jakiś bonus, cokolwiek. Więc skupcie się na tych akcjach, ten trading traktujcie bardziej tak dodatkowo. Mówię, to jest dla mnie po prostu forma tego, aby ten swój kapitał trochę powiększyć. To nie jest tak, że przez całe to wyzwanie chcę robić tylko to, tylko to jest jedna z form, dzięki którym chcę pozyskać część kapitału na dalsze działania, Aby tą małą część jesteście w stanie pozyskać. OK, i tak jeszcze nawiązując do tego wyzwania, tak jak mówiłem, będę realizował je na Bajbicie. Więc jeśli konto na Bajbicie jeszcze nie posiadasz, to zachęcam Cię do założenia, w opisie masz link. I też dzięki temu linkowi możesz uzyskać airdrop na 20 dolarów właśnie za tą rejestrację. Wymogi są takie, że trzeba założyć konto, zrobić KYC i wpłacić minimum 100 dolarów, i wtedy jesteście uprawnieni do tego, aby właśnie w tym airdropie brać udział. Dodatkowo mając konto na Bajbicie z tego linku, macie także. Dostęp do sekcji VIP na naszym Discordzie. I tutaj, właśnie na Discordzie, zaraz pod. Moją sekcją, między innymi właśnie z tym wyzwaniem, macie zakładkę Odblokuj dostęp VIP, i tutaj macie wszystko wytłumaczone, co i jak, w jaki sposób tego vip odebrać. I dzięki temu, że go posiadacie, macie też przede wszystkim dostęp do niektórych zagrań naszych traderów z areny tradingu. Około tam jest 30% tych zagrań, więc po prostu warto tego VIP-a mieć, żeby te dodatkowe funkcjonalności na Discordzie mieć odblokowane. A więc tak to wygląda po tych 30%. Dniach, dzięki jeszcze raz za to, że gdzieś tam działacie dalej, za te wszystkie miłe słowa od was. Ja, tak jak mówiłem, postaram się zrobić tutaj to, co mogę. Dać siebie wszystko, żeby nie tylko to wyzwanie ukończyć, ale też żeby dać wam jak największą wartość poprzez to wyzwanie, tak jak mówiłem na początku. Także ja tutaj zabieram się do działania, bo dzisiaj jeszcze nie klikałem konkretnych akcji, więc trzeba to zaktualizować. Więc dzięki za obejrzenie i słyszymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!